Dzisiejsza konferencja prasowa jest na temat transportu publicznego, który jest wciąż newralgicznym problemem wielu mieszkańców województwa opolskiego, powiatu opolskiego, czy też nawet miasta Opole. W Opolu przede wszystkim problemem są korki. Korki, które są generowane w dużej mierze przez ludzi dojeżdżających do pracy, do szkoły, załatwiających swoje sprawy tutaj na miejscu. Szanowni Państwo, samorząd województwa opolskiego wydaje rocznie 140 milionów złotych na zapewnienie transportu o zasięgu wojewódzkim. Miasto Opole na MZK wydaje 60 milionów złotych. Gminy podopolskie, organizując transport, wydają średnio około 1,5–2 milionów złotych na organizację transportu publicznego. I mimo wszystko ten transport na terenie aglomeracji opolskiej, powiatu opolskiego, jest niewystarczający i nie jest remedium na problemy mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, że ustawa o transporcie publicznym mówi jasno: gmina organizuje transport na obszarze gminy. Mieszkańcy podopolskich gmin miejscowości nie chcą dojeżdżać do sołectw, oni chcą po prostu mieć zorganizowany transport do Opola. Tutaj bije serce województwa, powiatu, tu się załatwia najważniejsze problemy, tu są lekarze, szkoły, pracodawcy, sklepy. Tak, aby środki, które samorządy wydają w sposób nieefektywny, przekierować ten strumień i stworzyć system transportu odpowiedni dla wszystkich mieszkańców aglomeracji opolskiej, wymagane jest i bardzo konieczne to, by zawiązać Związek Powiatowo-Gminny, Związek Gmin Aglomeracji Opolskiej i włączyć w to powiat opolski. Powiat opolski jako jeden z nielicznych, który nie organizuje transportu dla mieszkańców swojego powiatu, a jest to warunek konieczny, by ten transport był efektywny, by środki wydawane przez samorządy, mimo że są wspierane z Funduszu Rozwoju Przewozów Transportowych, były wydatkowane efektywnie i po to, by mieszkańcy powiatu opolskiego mieli dogodny dojazd tutaj do Opola, a mieszkańcy Opola w końcu nie uskarżali się na korki, które są generowane w dużej mierze przez mieszkańców podopolskich miejscowości. Dlatego są z nami nie tylko radni miejscy, kandydaci do sejmiku, ale również kandydaci do Rady Powiatu z listy trzeciej drogi, które są gwarancją tego, że gdy zostaną radnymi powiatowymi, zrobią wszystko, by w końcu powiat opolski również zaangażował się w kwestie rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców powiatu, bo to jest zadanie własne powiatu, organizacja transportu na terenie powiatu. Proszę Państwa, Trzecia Droga i radni Trzeciej Drogi postulują przywrócenie rowerów na ulicę Opola, ponieważ to jest bardzo potrzebne dla mieszkańców. Ruch przede wszystkim to zdrowie, rower to zdrowie. Chcemy poszerzyć również ten program o to, aby można było podpisywać umowy na dłuższy okres, tak aby mieszkańcy mogli skorzystać z abonamentu, na przykład na rower zwykły w kwocie 30 zł miesięcznie, a na rower elektryczny w kwocie 70 zł. To akurat będzie dobry pomysł ze względu na to, że osoby, które będą miały ten rower w abonamencie, same będą troszczyły się o to, gdzie go postawią i same będą go serwisowały. Moim postulatem, a propos właśnie korków porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, jest to, aby miasto również zapewniło bezpłatny dojazd uczniom szkół opolskich na prostej zasadzie. Jeżeli uczeń posiada ważną legitymację szkolną opolskiej placówki dydaktycznej, wtedy może skorzystać z darmowego przejazdu do szkoły na takiej samej zasadzie, jak uczniowie chociażby gmin na terenie swojej gminy mają zagwarantowany dowóz do szkoły. To właśnie zmniejszyłoby poranny i popołudniowy szczyt komunikacyjny, ponieważ mamy w tym momencie mniej samochodów na drogach wśród osób, które dowożą swoje pociechy do szkół. To jest również wyjście naprzeciw rodzinom, ponieważ jest to w jakiś sposób odciążenie budżetów domowych, zwłaszcza w tych trudnych czasach, jeżeli chodzi o wydatki. No i jest to w jakiś sposób walor również dydaktyczny, ponieważ jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jest to wywieranie, uczenie się dobrych praktyk w poruszaniu się w ruchu miejskim.
aby rodzice dzieci niepełnosprawnych, które posiadają legitymację, która im pozwala jechać dzieckiem do szkoły za darmo, aby wracając bez dziecka także mogli nie płacić za ten bilet. Powiat opolski, tak jak inne powiaty, budżet powiatu polskiego nie jest obciążony na przykład finansowaniem jednostek służby zdrowia. Tak jak inne powiaty mają szpitale powiatowe, nasz powiat tego nie ma. I ja byłem bardzo zaskoczony, że powiat opolski do dnia dzisiejszego przez te ostatnie lata nie próbował dofinansować gminy w zakresie transportu mieszkańców powiatu opolskiego. Dlatego jako radny powiatu polskiego i o ile zdobędę ten mandat, zadbam o to, żeby to się zmieniło, żeby te pieniądze na sfinansowanie transportu dla mieszkańców polskiego się znalazły.